bawcie się dobrze, a my już lecimy, to pa! Jeszcze ostatni przytulasek! Pokaż! Michał, raduj! Co? Chcesz się zawinąć z kolonii? Tu jesteś! Szybko, wracajmy do domu, zanim nas zauważą! Dobra, chodź, zaprowadzę cię szybko do kierownika! Hej, kochani, nareszcie się doczekałam! Nadszedł czas moich kolonii! I moich! Aha, Wiktor w tym roku po raz pierwszy jedzie na kolonię! Ciekawe, czy wytrzyma! Na pewno wytrzyma, na koloniach jest super! Dokończ sobie pakować rzeczy do walizki, okej? Sara, weź go nie wkręcaj, bo jeszcze się rozmyśli, a my już od naprawdę dawna czekamy z mamą na wasz wyjazd. Chcemy wreszcie po 11 latach mieć chatę wolną przez choćby kilka dni. Co? Tata żartuje, pamiętaj, żeby spakować legitymację. Dzięki, mamuś. Weź nie mówili takich rzeczy. Jak ja bez nich wytrzymam? W zeszłym roku przynajmniej Wiktor z nami został. Nie, no wtedy przecież też pojechał do babci. Ale wtedy przynajmniej był blisko, w każdej chwili mogłam do niego podjechać. Czy ty rozumiesz, jakie to jest dla mnie trudne? Kochanie, ciszej, uspokój się, bo jeszcze cię usłyszą i nie pojadą. Mogą nie pojechać? Nie miałabym nic przeciwko. A ja tak, chcę mieć wreszcie przez kilka dni dom wolny od dzieci. Zostawcie dużo łapek w górę, żeby się nie rozmyślili i pojechali na te kolonie, a ja będę mógł wreszcie odpocząć i się wyspać. Kurtkę, spodnie są, jeszcze piżama. Czapki, buty, chyba już wszystko jest. I jak tam pomóc ci? Już jestem gotowy. W domu bez was będzie tak smutno. Oj, mamo, przestań. Oj, przepraszam, nie spodziewałam się, że tak szybko wyjedziesz na kolonie. Sara dopiero w zeszłym roku pierwszy raz wyjechała sama z domu, a ty już teraz. Naprawdę? Kto do mnie dzwoni w takim momencie? A co jak mama ma rację i jestem jeszcze na to za mały? Ja już jestem spakowana, a ty? Ja też. Super, zostało pół godziny i ruszamy na przygodę. Ale się cieszę, ciekawe co tam będziemy robić. No właśnie. Wiktor, czy ty się czymś smucisz? Zaczynam się trochę stresować. Ale czym? Wyjazdem na kolonię? A co jak mi się nie spodoba? Oj, przestań, na pewno będzie super. W końcu jedziemy całą ekipą. Będziesz w pokoju z Michałem, Ksawkiem i resztą chłopaków, a ja będę z dziewczynami. A jak będę tęsknił? Luzik, będę tam z tobą. Obiecujesz? No jasne, jeśli zatęskniesz za domem, przyjdziesz do mnie i ja poprawię ci humor. Dzięki! Słodziak, ja też się stresowałam przed pierwszymi koloniami, ale okazały się być bardzo fajne. Jemu na pewno też się spodoba. To co, gotowi do drogi? Ja tak! Ja też! Mam tylko dziwne wrażenie, że o czymś zapomniałam. Okej, dzieciaczki, autobus już jest, bawcie się dobrze, a my już lecimy, to pa! Jeszcze ostatni przytulasek! Mama zawsze przeżywa nasze wyjazdy, a tata skacze z radości. Napiszcie w komentarzach, jak jest u was. Okej, żonka, idziemy, zanim odholują nam auto. Pa! Pa! Sara, pamiętasz tą obietnicę? Tak, tak, będę tam cały czas przy tobie. Super! Chodź, zajmiemy najlepsze miejsce w autobusie. Julia, możesz przestać tak chodzić w kółko? No nie mogę się odnaleźć, tak tu nagle pusto i czysto. Jak chcesz, to mogę zrobić bałagan, żaden problem. Jak myślisz, dojechali już? Mam nadzieję, że podróż nie była zbyt uciążliwa. Jeśli chcesz zająć czymś myśli, zawsze możesz mi zrobić kanapeczki. Julany, Jule, chyba spakowała mi zbyt mało kanapek. Myślisz, że wytrzymałem do obiadu? Przerażasz mnie. Nie wchodź tu. Co? Dlaczego? Bo czytam książkę. Julia, co ty się tak ukrywasz? Ja wcale się nie ukrywam. No chyba nie sądzisz, że uwierzysz, że zamkasz się tu tylko po to, żeby poczytać sobie encyklopedię biologii. No tak, to bardzo interesujące. Dobra, pokaż mi to. Wiedziałem, że nie czytasz biologii. To album z dzieciaczkami! Ale spójrz na nich, jacy byli słodcy. Julia, czy ty naprawdę nawet na 5 minut nie możesz przestać myśleć o dzieciaczkach? To tylko kolonie, a nie wyprawa na Marsa. Ach, no nie mogę, to silniejsze ode mnie. Okej, poróbmy coś razem. Skoczymy na spacer i przewietrzysz sobie głowę. No dobra.
Zobacz, jak to pięknie. Cisza, spokój, nikt nie ma ludzi. Aha, tak, tak, jest cudownie. Może już wystarczy tych selfików? Od 5 minut robisz sobie zdjęcia. Już, jeszcze tylko kilka. Co tak patrzysz? Julia, daj mi ten telefon. Pokaż! Co to ma być? Czy ty przez ostatnie 2 godziny oglądałaś zdjęcia naszych dzieci? Tu nie ma ani jednego twojego selfika! A, no właśnie, coś mi się popsuło w telefonie. O, cześć Andrzej, co tam? Słuchaj, mam poważny problem, musimy pogadać. Opowiadaj, co się stało? Julia nie może przestać myśleć o dzieciakach. Oj, tam nie przejmuj się, ja też tak miałam, to zupełnie normalne. No ale ona niszczy mi cały urlop, a to dopiero 1 dzień z 10. Musiałem jej zabrać telefon. No właśnie, 1 dzień jest najgorszy. Zapewniam cię, że do jutra jej przejdzie. Andrzej, tu jesteś. Przyznaj się, zabrałeś mój telefon. Sorry, nie miałem wyboru. Ciągle do nich wydzwaniasz, narobisz im obciachu. Jak mogłeś, a gdyby akurat chcieli do mnie zadzwonić? A po co mieliby do ciebie dzwonić? Na pewno świetnie się bawią. No a gdyby coś się stało, na przykład ich obóz uderzałaby asteroida? Co? No, albo zaatakowałby ich krokodyl? Julia, w Polsce nie ma krokodyli. Mam nadzieję, że masz rację i do jutra jej przejdzie. Chodź, kochanie, zrobię ci popcorn, zobaczymy jakiś fajny film. Ale z nich pani każe. Co to było? Coś stało? A robotnicy coś tam tną w ogródku. Co? O 5 rano? A takie zniechlane ptaszki. Słuchaj, skoro już nie śpisz, to może skoczymy gdzieś do parku? Co? Przestań, daj mi spać. O, znowu im coś spadło. Już nie zaśniesz, chodź, pójdziemy gdzieś do parku, ja prowadzę. No dobra. Uff, ale to był fajny dzień, jak ja lubię kolonie. Wyślę mamie kilka zdjęć. A to co? Wiadomość od trenera? O nie, zupełnie zapomniałam. Jutro będę kapitanem naszej drużyny pływackiej, ale nie odebrałam kostiumu. To specjalny kostium w barwach naszej drużyny. Hej Sara, tu jesteś, Wiktor ciebie szuka. O nie, do tego obietnica dana Wiktorowi. O czym ty mówisz? Michał, ratuj! Co się stało? Na godzinę muszę się wyrwać do sklepu, ale Wiktor nie może się o tym dowiedzieć, bo spanikuje. Co? Chcesz się zawinąć z kolonii? To naprawdę ważne, od tego zależy los naszej drużyny. No nie wiem. Już wiem, poproszę mamę, żeby pogadała z kierownikiem kolonii. A co z Wiktorem? Nie chcę mu psuć zabawy. Niech sobie zostanie tu z wami, a ty proszę, kryj mnie. Ale wieczorem wrócisz? Tak, proszę, zaopiekuj się nim. Nie ma sprawy, możesz na mnie liczyć. Dzięki. Dobra, dzwonię do mamy, żeby mnie stąd wyrwała. Idę do Wiktora, nawet nie zauważę, że cię nie ma. Naprawdę musiałaś mnie obudzić o 5 rano, żeby sobie pochodzić po jakimś parku? Oj, tam nie możesz przespać całego życia, zobacz jak tu pięknie. Ty popatrz, ten park się nazywa dokładnie tak samo jak miejscowość, w której Sara i Wiktor są na koloniach. Naprawdę? Co za zbieg okoliczności? Julia, co ty taka jakaś zaabsorbowana? Za kim ty się rozglądasz? Widzę ich! Ale kogo? A jednak, jesteśmy na koloniach naszych dzieciaków! Chciałam tylko na nich popatrzeć. Moje skarbeczki, tak bardzo za nimi tęskniłam. Miało być 10 dni bez dzieciaków! Szybko, wracajmy do domu, zanim nas zauważą! Sara dzwoni. Hejka, mamuś. Słuchaj, mogłabyś pilnie podjechać po mnie na kolonię? Jak pilnie? Najszybciej jak się da. Muszę odebrać mój strój kąpielowy na zawody. Proszę, mamuś, to bardzo ważne. Okej, za sekundę będę. Jak to za sekundę? Już jestem. Jak ja tęskniłam. Mamuś, co ty tu robisz? No przecież prosiłaś, żebym przyjechała. Okej, okay, nieważne. Dobra, chodź, zaprowadzę cię szybko do kierownika. Czekajcie! Nie wierzę, mój urlop zmarnowany z powodu kostiumu. Dzięki, że po mnie przyjechaliście. Inaczej bym musiała występować na zawodach w piżamie. Nie ma sprawy, to dla nas czysta przyjemność. Mów za siebie. A miałem grać dziś cały dzień na konsoli.
Jak to moje maleństwo, Wiktorek nie tęskni za mamusią? Co ty, mamuś, zapomniał o waszym istnieniu. Ja też próbowałem o was zapomnieć, ale wasza mama mi nie pozwala. Dziewczyny, możemy już wracać? Jeszcze chwila! A ty, kochanie, tęskniłeś za mamusią? Jasne! A może chcesz skrócić kolonię i wrócić do domku? Zgarniemy też Wiktora. O nie, nie, nie. I może odstaw mnie już na kolonie. Miałam wyjść tylko na godzinę. Sara ma całkowitą rację. Wracajmy już. No dobra. Dzięki za podwózkę. Było super. O, widzę Michała. To pa! Pa, pa, kochanie. Ach, chociaż kilka godzin z nią spędziliśmy. Jeszcze chcę zobaczyć Wiktorka. Nie, 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 żadnego Wiktorka. Wracamy do domu. Ale... Nie no, co ty, nie psuj dziecku kolonii, narobisz mu obciachu. No dobra, masz rację. Oczywiście, że mam rację. Chodź. Hej, Michał, już jestem. O hej, jak było? Super, już wszystko mam. Nie mogę się doczekać jutrzejszych zawodów. I jak było? Wiktor nie zorientował się, że mnie nie ma? Znalazłem cię. Wiktor, przepraszam cię, wyjechałam tylko na godzinkę. No, może dwie. Co? On mówił do mnie, graliśmy w chowanego. Powiedziałem mu, że ty też z nami grałaś. O nie, sama się wsypałam. To gdzie byłaś? Byłam odebrać mój strój kąpielowy. Bardzo cię przepraszam, ale musiałam go przymierzyć. Co? I mnie nie zabrałaś? Nie chciałam ci psuć kolonii. Spoko, i tak tu było fajnie. Nie gniewasz się, że zostawiałam cię tu bez opieki? No co ty, miałem Michała. Słyszę gwizdek, to pewnie z biurka. Dzisiaj będzie ognisko. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subki i pa! Aha, i napiszcie w społeczności, gdzie w tym roku wybieracie się na kolonie. Pa!